Na rynku obligacji amerykańskich w tym momencie mamy interesującą sytuację, to znaczy rentowność obligacji długoterminowych jest niższa niż krótkoterminowych. Co nam to mówi o rynku, co nam to mówi o nastawieniu inwestorów? Po prostu inwestorzy oczekują obniżki stóp procentowych i dlatego nie chcą angażować się w długim terminie. Jednocześnie wiemy, że w Australii stopy procentowe zostały obniżone. Wiemy też, że w Unii Europejskiej Mario Draghi kategorycznie nie chce podnosić stóp procentowych, a nawet rozważa różne pakiety stymulacyjne tutaj w Europie. Więc trend robi nam się zdecydowanie taki, że inwestorzy oczekują obniżek stóp procentowych. Widać, że w tym momencie mamy dwa obozy na rynku, ale jeden i drugi tak naprawdę optuje za obniżką stóp procentowych. Z jednej strony to jest obóz, który myśli o tym, że w Stanach Zjednoczonych recesja może pojawić się już w terminie 12 miesięcy. Drugi to jest taki, który myśli, że w takim terminie pojawi się mocne osłabienie wzrostu gospodarczego. Jednak, co jest najciekawsze i chyba najważniejsze w tym momencie, inwestorzy raczej są spokojni, to znaczy patrzą na to, co się dzieje w tym momencie, a jest dobrze, wyniki gospodarki amerykańskiej są niezłe, natomiast jeżeli myślą o przyszłości, to z tej pary osłabienie gospodarcze i obniżka stóp procentowych wolą wybrać dobrą wiadomość, czyli obniżkę stóp procentowych.